Tutaj sobie zrobimy przegląd Big Mamy. Zobaczymy, co tu mamy u Big Mamy. Widać, że jest po prostu dłuższy. Ten ul jest dłuższy. 1,65 m w porównaniu do metra. To tu ma ścięty. I zaglądamy. Wsuwamy na bok. Wsuwamy drugi na bok. Tu widać duży, szeroki zatwór, ponieważ tak jak mówię, ten ból powinno jest sprawić odkłady. Czyli po prostu będę tutaj sobie wiercił dziurkę, o gdzieś, o tak, żeby tutaj sobie latywały. Wtedy tu będzie jeden zatwór, na przykład drugi. Będą pozatykane i będę sobie hodował tutaj odkładziki. Zobaczymy, jaki plan. Dobrze, zobaczmy, co tutaj jest. Stoją wszędzie, no dobrze, no do zimy. Muszą się przygotować. Ludzie kupują węgiel. Pszczółki nie sobie kitują. No. Tutaj jest jedna staza więcej, ta dziewiąta, tak? Zobaczymy. O, tu matulę widzę już z tyłu sobie chodzi. Co mi tutaj widać? Gdzie jest? Zaraz im pokażę. Tu jest ta dziewiąta smaza. Co tu na niej się dzieje? Trochę pierzgi. Już niech sobie siedzą. Może coś zbiorą. Będę na dziewięciu. Zimować. Afa już podleciała. Tutaj była matula. No, to wygląda od tyłu na zaustno. Ciężka jest. Tu jest chyba trochę miodu, nawet. Jest czerw z larwy. Dobrze, zobaczymy. Tutaj była matka, więc ją zaraz znajdę. No, tu jest jedna zgnieciona pszczółka. Tu była matula. Gdzie jesteś? O, jest. Się widzę. Jest, sobie chodzi. To by trochę delikatnie wolniejsza była niż... Są larwy, jest miód, kurczę. Ona wydawała mi się słabsza. Ta rodzina wydawała mi się słabsza, ale to nie znaczy, że ona słabsza będzie cały czas. Dobrze. Zobaczmy, tu jest czerw. No i widzę miód. Jest topiony nawet. A tam nie było miodu. Był tylko na początku, w tych pierwszych klastrach. No. Zobaczymy. Tutaj też udało mi się jedną pszczółkę zgnieść przy zamykaniu. Nie, to nie jest zgnieciona. Dobra, klaster 7. O, no tak. By nie widziały, że to ręka ludzka.
Ciężki. O nie, no tu jest miód, nawet sklepiony. Proszę, proszę. Pszczoła się wygryza, czy zasklepiają larwy? Tutaj zasklepiają. Jajeczka. No i miodzik tutaj, te zbierają trochę, zbierają, trzeba przyznać. Trochę zbierają. Weźmiemy. Rączkę dezynfekujemy. Zapachowo. Dobra. Ale tylko trochę dymu ze wlotek, tak żeby... Też mam jajeczka, nie wiem czy widać, a to są jajeczka. Ale tu jest miód. Co? Co jest? Dobrze, zaraz przyjdę. O, tu jest miód, no, trochę zasklepione. Dobrze. Okej. Kurczę, tutaj jest takie wrażenie, jakby miód jest, na pewno więcej tu jest miodu, to widać, tak? Bo na tym też widać, to jest pierwsza snuza. Plastrem, które się zbudowały. Okay. Czyli... O! Co chciało wgryźć? Nie wiem, co chciała zrobić. To wydawało mi się bardziej agresywne te pszczółki. Chciała ugryźć, no nie? Mówię, tu mam takie wrażenie, że one są tak, że są słabsze, że są agresywniejsze. No ale tu jest miód. A tam nie było, tylko tam było więcej czerwi, tu jest mniej czerwi, tu jest dopiero larwy są, jajeczka, a tam już... Dobrze, zobaczymy z drugiej strony co jest. No jest widać miód, jest po prostu miód. O, tu zbierają ładnie miód. Tu na tym poszywają. Są larwy z tym. O, czerw kryty. No dobrze, zamykamy. No i tu jest drugi plaster naturalny, który sobie zbudowały. Też nie lepią. No. Jak on wygląda? Z tej strony wygląda tak. No jest czerw i jest miód. Jest miód, szczerw, no to wygląda elegancko, są jajeczka, o tutaj nie wiem czy widać, widać, nie widać, jest plaster, no i jest miód, ok, z tej strony. To z tej strony jest tak samo, kurczę, no te ładnie mają miód. Mają miód, no. Bardzo interesujące, bo one mają miód. Tutaj jest po prostu
miód. Tylko że tam było więcej czerwiu. Więc może po prostu zwyczajnie tam miód jest na bieżąco wykorzystywany na rozwój rodziny. Zakitowały. Jedna pszczoła zniesiona przy zamykaniu. Tu jest jedna pszczółka zniesiona przy zamykaniu. Trudno. Kolejny plaster. Noga trzecia. Od tyłu też jest nit. A te tutaj mają miód. Mam nadzieję, że go znoszą, oni gdzieś kradną. Na przykład tamtym. No jest miód, widać pod tym. Jest czerw. Zasklepiony. Tutaj są też miódzka, larwa. Co my tutaj mamy? To będzie druga runda czerwiu na tym plastrze. Widać, tu są jamniczka. Ciekawe, czy tu... Te pszczółki są zdrowe, wszystkie mają cudowne skrzydła. Są jajeczka wszędzie. No i widać, że tak. Ten plaster już tutaj będzie zakończony. Jest ostro ścięty, bo on już sięga praktycznie dna. O. Sięga praktycznie dna. Ładnie się dymi. O, podkurza dzisiaj porządnie rozpaliłem. Nie gaśnie. O. Mamy też, no widzicie, z plastry jest czerw. Wszystko jak należy. No i jest ten miód. O, jest tutaj plaster. Jest ładny czerw. Tylko że w tamtym ulu to było tak, że na tych plastrach to już był przybrudzony. Widać, że był raz już czerwiony. A te dąpi... Oj, benzynę pszczółka w ręku. No, to też jest świetny. Świetny czerw. No i na górze jest pierzga i miód. Dobrze. Jaki świetny wzór czerwi. Zobaczymy, jak to wygląda.
duży miodzik. Czerw, dużo czerwu w świetle. Okay. Pion miód. Proszę. Czerw. Lecimy dalej. Co my tu mamy? Pierwszy plaster od wlotka. Kurczę, za to wysoko obcięłem te ramki i o, tylko odstają. Patrzę, nie widać nic. Nie widać czarne znaczenie. Podniesiemy do góry, ucieka pszczoła. Tu mamy jest pierzga, jest więcej pierzgi, jest czerw, no i jest zdecydowanie cięższy, to jest więcej miodu. Ok, zamykamy to. Jak z tej strony wygląda? No to jest pierzga, czyli odwlotka. Zbierają pierzgę w jednym z drugim. O, tu jest fajna pierzga. No to jest pierzga, no jest trochę, ale tu widać, że jest. Będą pierzgę zbierać. Na plastrach przy zabudowie zimnej, tak? Czyli gdy plastry są prostopadle do wlotka, one tu kitują. No też zaczęły trochę kitować. Wlotki. Widać tam ten pierwszy z lewej strony. A tutaj jakieś szczotki nieżywe. Czemu tutaj nie są nieżywe? Nie, może jest gniotu jakoś. O, nic, leżą sobie. Nie wiem czemu. Tak kubką. Może coś jest. Nic, może to jest jakaś moja wina. No dobra. W zasadzie tutaj, no widać, pszczółki są takie, jakie są, tak? Noszą tyłek, zaczynają kitować. No może jak wsadzę rękę nie wrządą, to pokażę. Czyli kitują wlotki od środka. O, nie od zewnątrz, tylko od środka. Tu widać jest podkitowany. No dobrze, zamykam je. One tak pójdą do zimna, na 9. Nie na 8, tylko na 9. Mają więcej miodu, na pewno nie starczy na zimę, ale one mniej czerwiły. No nic, no zobaczymy, no. Plasty są jakie są, mają jeszcze możliwość budowy. Mają gdzie czerwić. Za rok będzie całkiem inaczej sytuacja wyglądała. Podobna do Bikłana. Plastru będzie pewnie w tym dwa razy więcej. Czerw będzie więcej pszczoły. No jestem bardzo ciekaw. W tym czasie przy takiej gospodarce, gdzie wkładamy ramek z włoszczyną, po prostu muszę sobie sam wybudować. Gdyby teraz przykładowo były ramki, włoszczyna, to by więcej czerwy może było, a może nie. No trudno ocenić. Za rok. Za rok, po takim, na takim mulu będzie za rok widać, jak to jest. No, to na razie. Zamykam.